Pani marszałek, szanowni państwo, to jest projekt ustawy, który sprzyja pedofilom. To jest projekt ustawy, który sprzyja ukrywaniu molestowania seksualnego. To jest projekt ustawy, który sprzyja chorobom wenerycznym, niechcianym ciążom, który sprzyja gwałtom, który sprzyja dramatom i który, jak rozumiem, ma głównie podłoże homofobiczne i antykobiece. Bo panie wnioskodawco, bycie osobą homoseksualną, transpłciową to jest rzecz normalna i naturalna. I proszę to zrozumieć. A konwencja stambulska ma zapobiegać przemocy wobec kobiet. I przeciwko temu pan występuje, przeciwko kobietom. Projekt uderza w młode osoby, w nauczycieli, w pedagogów, uderza w lekarzy, którzy chcą rozmawiać z nastolatkami o seksie, o antykoncepcji, o bezpieczeństwie, akceptacji siebie i swojego ciała. Międzynarodowe badania, rzetelnie wykonane, mówią jasno, edukacja seksualna w szkołach opóźnia lub zmniejsza aktywność seksualną młodzieży, prowadzi do częstszego stosowania antykoncepcji, buduje asertywność. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne mówi jasno, edukacja seksualna jest ważna dla rozwoju, zabiega formą przemocy seksualnej. W opinii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego edukacja seksualna jest podstawowym działaniem, które zmniejszy zapadalność na choroby przenoszone drogą płciową, co wykazano w badaniach naukowych. Szanowni państwo, rzecz najważniejsza – ochrona przed pedofilią. Przemocy seksualnej doświadcza co najmniej 20% dzieci. Chronić je może edukacja o złym dotyku, i stawianie i świadomość granic. Taką wiedzę musi dostarczyć szkoła. Nastolatkowie mogą uprawiać seks od 15 roku życia, ale o tym seksie nie mogą ze sobą porozmawiać, bo będą za to ukarani. Ten projekt musi zostać odrzucony. Dziękuję pani poseł i bardzo proszę pani poseł Joanna Scheuring.